Szanowni Państwo, wszyscy wiemy, że nie ma ważniejszego zadania na dziś, które stoi przed polskim rządem, aniżeli walka ze skutkami COVID-u i zabezpieczenie Polaków przed pandemią. Wczoraj zaproponowaliśmy pięć dobrych rozwiązań. Pięć rozwiązań, które pozwoliłyby, by patologicznie skonstruowany system szczepień, który nie zdał rezultatu, zamienić w system funkcjonalny. Mówiliśmy o... Tym, że szczepienia powinny być organizowane na szczeblu lokalnym, czyli decentralizacja jest podstawą tego, by system zaczął funkcjonować. To w przychodniach, w których lekarze znają swoich pacjentów, powinny odbywać się zapisy, to właśnie przychodnie powinny dzwonić do swoich pacjentów według dat urodzeń i zapraszać na konkretne terminy. Druga bardzo istotna kwestia to dostosowanie liczby szczepionek w poszczególnych miejscowościach do liczby uprawnionych. Dziś jest tak, że są miejscowości, które dostają znacznie więcej szczepionek, aniżeli liczba uprawnionych, a z drugiej strony są miejscowości, w których tych szczepionek po prostu brakuje. Trzecia istotna kwestia, bardzo ważna z punktu widzenia już nie tylko samego systemu, ale pewnych wartości, którymi zawsze państwo powinno się kierować, to zmiana priorytetów, które zaproponował rząd. Otóż nie może być tak, że funkcjonariusze władzy, prokuratorzy, funkcjonariusze służb specjalnych będą zaszczepieni wcześniej aniżeli osoby najbardziej chore. Tu nie chodzi tylko o pacjentów onkologicznych, ale to są pacjenci chorzy na astmę oskrzelową, to są pacjenci z cukrzycą, to są osoby z nadciśnieniem tętniczym i wiele, wiele innych osób, które powinny być szczepione przed ludźmi władzy. No i wreszcie coś, co wydaje się być rzeczą oczywistą, czyli wykorzystanie systemu zarządzania kryzysowego właśnie do tego, by. by sprawnie przeprowadzić nie tylko zapisy do szczepień, ale również informować. Przypomnę, że kiedy rząd, kiedy tej władzy zależało na wysokiej frekwencji wśród seniorów, potrafili w frekwencji w wyborach prezydenckich, potrafili użyć systemu RCB. Potrafili użyć tego systemu, ale dziś potrzebne jest współdziałanie z samorządami. Dlatego tak ważne jest, by to współdziałanie było prawdziwe i oparte na procedurach już sprawdzonych natomiast coś co nie ulega wątpliwości to to że niestety ale ta władza nie zdała egzaminu jeśli chodzi o organizację systemu szczepień ale ta władza nie zdała egzaminu również jeśli chodzi o walkę z pandemią to co obserwujemy od marca dzisiaj Najważniejszą rzeczą to sprostać wyzwaniu, ale również rozliczyć osoby, które świadomie lub nie, ale naraziły zdrowie i życie Polaków. Jest cały obszar działalności, w którym rodzą się poważne wątpliwości co do motywów działania tej władzy. Ostatnią informacją, która zmroziła Polaków, jest informacja o tym, że rząd świadomie zrezygnował z 15 milionów szczepionek. Zrezygnował z tego i przez to dzisiaj, po pierwsze, skończyły się zapisy do naszczepienia. Tak, te zapisy muszą być jak najszybciej uruchomione dla osób uprawnionych, ale również. Nie Proporcjonalnie zmniejszyła się liczba szczepionek, która trafi do naszego kraju. Ta sprawa musi zostać wyjaśniona, ale to jedna z wielu, które kładą cień na tej władzy. Czy zostało to zrobione świadomie, czy zostało to zrobione celowo, by teraz negocjować z jakimś pośrednikiem, by kupić na przykład rosyjskie czy chińskie szczepionki od handlarza bronią? To są podstawowe pytania, które powinniśmy wyjaśnić. Nie ma rzetelnej, niezależnej prokuratury. Nie ma organów, które mogłyby to wyjaśnić. I dzisiaj rozpoczynamy proces powołania Sejmowej Komisji Śledczej. Zaproponujemy udział w komisji oczywiście naszym partnerom opozycyjnym, zaproponujemy podpisanie wspólnego wniosku, a są ze mną osoby, posłowie, którzy będą naszymi przedstawicielami w komisji śledczej. Jest pan poseł Michał Szczerba, pan poseł Dariusz Joński, osoby, które udowodniły swoją pracą, że są powody do tego, by cierpliwie i rzetelnie badać zaniechania tej władzy. To są parlamentarzyści, którzy wykazali, że ta władza nie przejmowała się pieniędzmi Polaków, że ta władza nie przejmowała się procedurami, że narażono budżet państwa na straty dziesiątek milionów złotych. Ale jest jeszcze większe, większy problem. Narażono zdrowie i życie Polaków. Jeżeli dziś słyszymy od doradcy premiera, że luzowanie obostrzeń w, w okresie wakacyjnym to była taka próba, Zarażenia części Polaków, by uzyskać odporność, to są to słowa skandaliczne. Ale twarde dane pokazują coś więcej. Blisko 80 tysięcy zgonów więcej, aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego, pokazuje, że ta władza zawiodła, że naraziła zdrowie i życie Polaków. Dzisiaj są trzy parametry, którymi można oceniać rząd PiS. Po pierwsze, jesteśmy na szesnastym miejscu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o liczbę wykonanych szczepień. Po drugie, jesteśmy na dwudziestym szóstym miejscu w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o liczbę wykonanych testów. I najgorsza rzecz to kwestia zgonów. To jest drugie miejsce w Unii Europejskiej. I to wszystko powoduje, że Sejm Rzeczpospolitej powinien zająć się kompleksowym wyjaśnieniem zaniechań, zaniedbań tej władzy nie tylko w sferze finansowej, ale również jeśli chodzi o zdrowie i życie Polaków. Stąd Sejmowa Komisja Śledcza jest jedynym organem, który może to kompleksowo wyjaśnić. Miłusz Kłoczek TVP Info. Panie przewodniczący, chciałem spytać o karabinki Grot, bo po publikacji ONETU też politycy Platformy Koalicji Obywatelskiej chętnie rozpowszechniają te informacje, które w zasadzie nie bazują na żadnym raporcie, bo to jakiś pseudoraport, bo to w zasadzie jest tekst dziennikarza wyłącznie, którego redakcja nawet nie chciała opublikować. To pytanie, czy nie uważa Pan, że byłoby lepiej, nieco bardziej roztropnie, powielać te informacje, patrząc z punktu widzenia? też polskiego przemysłu zbrojeniowego, bo to bardzo mocno może uderzyć w ten przemysł i w fabrykę w Radomiu. Jeszcze chciałem też zapytać o wypowiedź pana prezydenta Trzaskowskiego dla Stowarzyszenia Oxford Union, gdzie pan prezydent Trzaskowski stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość w zasadzie wymyśliło warszawską reprywatyzację, nadając taką narrację, że władze Warszawy oddają kamienice w żydowskie ręce tylko po to, żeby grać antysemicką kartą. Czy, czy pan się pod tym podpisuje? Bo w zasadzie prezydent Warszawy buduje taką narrację, że sprawa wypłacania odszkodowań osobom pokrzywdzonym w wyniku dzikiej reprywatyzacji, na przykład córce pani Jolanty Brzeskiej, to jest antysemicka karta. Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, to z pewnością nie ma nikogo, kto bardziej zrujnowałby polski przemysł zbrojeniowy niż ta władza. Przypomnę, że praktycznie nie ma żadnego offsetowego programu, a pieniądze płyną strumieniem do Stanów Zjednoczonych, do tamtejszych fabryk i to w dodatku kredytowanie jest gospodarki. To jest zasługa w cudzysłowie rządu pisu. Absolutnie ruina przemysłu zbrojeniowego, brak pomysłu na to. Za to odpowiedzialna jest ta władza. Trzeba wszelkie sygnały, które płyną ze strony dziennikarzy przyjmować i wyjaśniać. Jest uważam za skandaliczne to co, to, co i brak wyjaśnień, jeśli chodzi o zakup tych karabinków. Co więcej, to są sygnały, które zgłaszają sami żołnierze. Jeżeli ta władza nie ma nic do ukrycia, to z pewnością przyjmie naszą propozycję, by w świetle kamer podczas Komisji Obrony Narodowej wyjaśnić te kwestie. Jeżeli chodzi o kwestię drugą, bardzo istotną, to niestety, ale tak jest, że ten rząd nie ma żadnych hamulców, by w sposób propagandowy. Grać na uczuciach, na emocjach, na tym, by skłócać nas z innymi partnerami. Przypomnę skandaliczną nowelizację ustawy O IPN, która wyszła z Ministerstwa Sprawiedliwości. I przypomnę, jak później wysłannicy tego rządu jeździli po świecie, by próbować w jakiś sposób zatrzeć to, co się stało. Dlatego nie mam wątpliwości, że prawo i sprawiedliwość jest ugrupowaniem które nie cechuje dobra wola czy chęć załatwienia jakiejkolwiek sprawy i sprawa reprywatyzacji jest wykorzyst i tragedia ludzka jest wykorzystywana do tego by uprawiać propagandę ale użycie nazwiska świętej pamięci Jolanty Brzeskiej w tym kontekście przez pana uważam za szczyt podłości i nie będę tego komentował bo są granice propagandy są granice obłudy, ale przede wszystkim są granice przyzwoitości. I tej przyzwoitości wymagam również od mediów publicznych. Dziękuję. Panie Przewodniczący, chyba Pan żartuje. Jolanta Brzeska wielokrotnie nawet na antenie... Nie, no jeżeli Pan mnie atakuje, to ja muszę odpowiedzieć teraz, bo Pani Jolanta Brzeska wielokrotnie również odboli. na antenie TVP Info się wypowiadała i to jak było zarządzone miasto jeszcze przez Hannę grąkiewicz walcz której Dobrze. 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 szefem sztabu wyborczego był Rafał Szoskowski, to jest skandal. Mamy ponieważ... osoby, które cierpiały, ponieważ... które umierały, a Pan mówi, że to jest podłość? Ponieważ Jesteśmy chyba na, panie Przewodniczący, jesteśmy, na konferencji, Jest jesteśmy na konferencji prasowej w sprawie projektu e, ustawy dotyczącej powołania komisji śledczej. To może się skupmy na tym temacie, Panie Redaktorze. Przez 8 miesięcy, w tych opasłych e, e, skoroszytach, trzymamy sprawy, które zostały wyjaśniane przez nas, przez posłów opozycji i przez dziennikarzy. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie byłoby tego, gdyby nie też dziennikarze śledczy, którzy przyczynili się do tego, aby pokazać jak były kupowane respiratory, maski, przyłbice, testy koreańskie. Jak były wydawane pieniądze przy szpitalach tymczasowych i co się dzieje teraz ze szczepionkami. Proszę zwrócić uwagę, ja ósmy miesiąc nie ma co najmniej kilkuset milionów złotych i nikomu włos z głowy nie spadł. Żadnemu politykowi. Żadnemu handlarzowi broni. Nikt nie został zatrzymany, nikomu nie postawiono zarzutów, a pieniądze zostały wyprowadzone. I to nie są pieniądze pisu, to są pieniądze nasze, to są pieniądze Polaków, którzy płacą podatki, a pieniądze są wydawane w sposób nietransparentny i nieprzejrzysty, z naruszeniem oczywiście prawa, bez zgody między innymi prokuratorii generalnej, jak w przypadku wielkiego kontraktu na respiratory. A teraz słyszymy jeszcze, że mamy zakupywać nie wiadomo od kogo szczepionki. Nie mamy żadnego zaufania do tego rządu. I dlatego też będziemy za chwilę ruszamy po umowy na zakup szczepionek, aby wszystko od początku do końca pokazywać, żeby się nie znalazł kolejny handlarz bronią, który będzie chciał zarobić na szczepionkach, sprzedając to przez tak zwanych pośredników. Ale chcę jasno powiedzieć, że każda złotówka musi zostać wyjaśniona i każda złotówka musi być rozliczona za czasów pandemii, bo to PIS doprowadził do tego bałaganu. To nie są ich pieniądze, chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. To są też pieniądze wyborców PIS-u, którzy nie wiedzą, gdzie idą te pieniądze i chcemy to pokazać. I niestety na koniec chcę powiedzieć tak prokuratura zawiodła. W normalnym kraju prokuratura by działała zdecydowanie, szybko, bez żadnego problemu by mogła wyjaśnić, gdzie te pieniądze są i kto dokonał malwersacji tych środków. U nas niestety prokuratura zaprzyjaźniła się z rządzącymi, i nie możemy liczyć na organy ścigania, które w normalnym kraju by to wyjaśniły. Dlatego niestety tylko Komisja Śledcza może wyjaśnić, na co szły środki. Na jakie cele i gdzie te pieniądze są i kto odpowiada również politycznie. Bo, Szanowni Państwo, to, że te pieniądze ginęły, to, że handlarz bronią i inni dostawali takie, takie intratne umowy, jak między innymi kolega ministra zdrowia, słynny instruktor narciarstwa, inny handlarz oscypków, była zgoda polityczna. I ta komisja śledcza również ma znaleźć tych, którzy za to odpowiadali, którzy dali zgodę krótko mówiąc, rządu, rządu zgodę na to, żeby do takich malwresacji dochodziło. Szanowni Państwo, nie ma ważniejszej sprawy niż życie i zdrowie Polek i Polaków. Polki i Polacy umierają, ponieważ rząd zawiódł i zawodzi dalej, także w sprawie szczepionek. Szanowni Państwo, te 76 tysięcy nadliczbowych zgonów to odpowiedzialność rządu. Polska nadal jest biednym krajem. I nie ma naszej zgody na to, że ktoś dokonuje malwersacji, niegospodarności w czasie pandemii, bo każda złotówka jest ważna i każda złotówka powinna pracować na, na zdrowie Polek i Polaków. Szanowni Państwo, przez ostatnie miesiące zbieraliśmy dokumenty, dokumentowaliśmy nieprawidłowości, składaliśmy zawiadomienia do prokuratury, do Najwyższej Izby Kontroli. Tę rolę będziemy kontynuować w Komisji Śledczej. To tylko wycinek niektórych spraw, które zostały przez nas zebrane, a które muszą być wyjaśnione. Narzędziem do tego może być Komisja Śledcza, Komisja Sejmowa, którą dzisiaj przewodniczący Budka proponuje. Jesteśmy gotowi do pracy i tej pracy się nie boimy. Chcieliśmy bardzo wyraźnie powiedzieć, że nic, co, co jest hańbą tego rządu, każde zaniedbanie, każda niegospodarność. Każda defraudacja czy po prostu złodziejstwo zostanie przez nas dorwane, i odpowiedzialność dotrze do osób winnych. Dymisja ministra i wiceministra zdrowia to za mało. Są sprawy, które bulwersują, ponieważ chodzi o życie i zdrowie. O życie i zdrowie również naszych najbliższych. Robimy to w imię interesu społecznego, ale robimy to w imię, w imię pamięci o tych 76 tysiącach osób, które. Być może nie musiały umrzeć w ubiegłym roku, a na swoje państwo po prostu nie mogli liczyć. Ja mam jeszcze ostatnie pytanie do przewodniczącego Budki. Skoro mowa o pana wielkoduszności, to pan trzy dni temu powiedział, że nie walczyłby pan o przetransportowanie Polaka w, świątce, w śpiączce z Wielkiej Brytanii do Polski i nie podjąłby działań w stosunku do tego mężczyzny. Wiemy, że wczoraj zmarł. Czy dzisiaj by pan powtórzył te słowa? Po pierwsze, wielki żal, jeżeli. Ktokolwiek umiera, ale po drugie trzeba w takich sprawach zaufać medykom, zaufać wiedzy, a politycy nie powinni uprawiać polityki na krzywdzie innych. Przypomnę, że ta opcja rządząca jest znana z tego, że śmierć osób wykorzystuje do celów politycznych, kłamstwo smoleńskie, potem występy podczas lidera partii podczas myszy która miała na celu upamiętnienie osoby bliskiej, a potem konferencje prasowe, które tylko miały na celu rozgrzanie emocji. W sprawach tak ciężkich najważniejsze jest, by wysłuchać rodziny i by wysłuchać tych, którzy na tym się znają, a politycy powinni być ostatnimi, którzy w takiej sprawie się wypowiadają. I ubolewam nad tym, że po raz kolejny ta władza, i wy, jako osoby, które grzejecie te tematy, próbujecie grać na krzywdzie człowieka, na krzywdzie rodziny, na wielkim bólu. Dla mnie w takich sprawach zawsze powinni wypowiadać się lekarze i oni postawili konkretną diagnozę. Rodzina domagała się przetransportowania i podłączenia do aparatury. Ale rozumiem pan zdania nie zmieni kończąc wątek też przypomnę jeszcze o reprywatyzacji. Nie wiem czy pan pamięta, że pan zapomniał, że to prezydent Trzaskowski blokuje dzisiaj wypłaty odszkodowań dla osób, które uzyskały pieniądze dzięki komisji weryfikacyjnej, ale pan tego nie pamięta. Dziękuję. Szanowni państwo, dzisiaj umierają Polacy. Dzisiaj rząd nie zdaje egzaminu nawet przy szczepionkach. I dzisiaj próbuje się po raz kolejny odwracać opinie, wracając do spraw, które są dawno wyjaśnione. Niestety tak jest i że ten rząd, nie mając pomysłu, próbuje całą propagandę przekierować na inne tory. Ale my nie pozwolimy Polakom zapomnieć o tym, kto jest winny wydatkowania, wyrzucania w błoto ich pieniędzy. Nie pozwolimy zapomnieć, że to są decyzje konkretnych osób. I dlatego komisja śledcza, wcześniej czy później powstanie. I komisja śledcza wyjaśni wszelkie zaniedbania, w zakresie walki z pandemią. Nie tylko te finansowe, ale również te, które doprowadziły do tego, że w, w zeszłym roku blisko 80 tysięcy więcej zgonów zanotowano w Polsce. To jest olbrzymia liczba, która powinna być ostrzeżeniem dla rządzących, a nie próbą wymiksowania się z odpowiedzialności. Dzień dobry, Justyna Dobrosz, czy Gazeta Wyborcza. Panie Przewodniczący, oczywiście można podejrzewać, że taka komisja w tej kadencji, pan dobrze też wie, nie powstanie. Czy w takim kładzie opozycja na przykład rozważa taki scenariusz powołania zespołu parlamentarnego, który by zajmował się kontrolą programu szczepień? I drugie moje pytanie, jak pan komentuje to, że poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Giżyński zaszczepił się mając lat 40 kilka. Inny poseł Bolesław Piecha twierdzi, że to on nie jest winny, bo przecież był na uniwersytecie, jest wykładowcą w Toruniu. Jednym z aspektów, którym komisja będzie musiała się zająć, to będzie kwestia wyjaśnienia ile osób z ekipy rządzącej zaszczepiło się poza kolejnością. To jest haniebne. Że zdrowy młody człowiek jest w stanie zaszczepić się przed osobami najbardziej potrzebującymi. Ja też jestem nauczycielem akademickim. 20 lat pracuję ze studentami. Nie przyszłoby mi do głowy, żeby wyprzedzić kogokolwiek, kto bardziej potrzebuje w wyścigu szczepionkowym. Politycy powinni dawać przykład, a nie wykorzystywać sytuację. I dla mnie jest to akt, który. Powinien być wyjaśniony, ale w szerszym kontekście. Raz jeszcze podkreślę, trzeba zbadać, ile osób tej władzy zaszczepiło się poza kolejnością. Jeżeli chodzi o kwestię zespołu parlamentarnego, to jest jeden z wariantów. Jeżeli PIS zablokuje powstanie komisji śledczej, jeżeli PIS będzie bardzo bał się tej komisji, nie będzie chciał wyjaśnień, to będziemy proponować innym klubom opozycyjnym. Właśnie powołanie takiego zespołu. Mamy świetnych parlamentarzystów, którzy wiedzą jak kontrolować, ale nie wszyscy są dziś tutaj obecni, dlatego że oprócz pana posła Michała Szczerby czy pana posła Dariusza Jońskiego to są, y, są inni parlamentarzyści, którzy w innych obszarach również kontrolują wydatkowanie środków covidowych i z pewnością ich wiedza zostanie wykorzystana w ten czy inny sposób.